Hej, Kerry. Cokolwiek robisz, przestań i przyjeżdżaj do Mariny. Czekam tu na ciebie. Okej, będę tam niedługo. Zajebiście. Tu czekam. Night City Marina, Pirs 4. Hej, szczurze lądowy. Zapraszam na pokład. Masz ochotę na mały rejs? Zabawimy się. Okej. Brzmi nieźle. Wchodzę w to. No, i to mi się podoba. Płyniemy. Tylko znajdę ten pieprzony guzik od... Ach, pieprzyć to. Zimuraju... Naprzód! To twoja piosenka? Nie kojarzę jej. Bo to nowy kawałek. Mam w głowie pomysł na riff. Czuję, że wyjdzie z tego zajebista rzecz. Fajna gitara. Ty unikatowy Lancaster. Jeden z pięciu modeli tej serii. Drugi wisi w gabinecie szefa Militechu. Trzy pozostałe chuj wie gdzie. Ma przebiegunowany magnes w pick-upie, chyba nowe progi i zamontowane vibrato Kajmaru. Te rdzawe przebarwienia na strunach to podobno krew Denisa Forda, tego bluesmana. Dobra, to powiedz wreszcie, o co chodzi. O życiowe pętle. Czyli? No pętle. Zamykasz jeden rozdział, otwierasz drugi. Życie składa się z takich pętli. Opowiedział mi o nich mój guru. Guru. Tak, mam swoje duchowe potrzeby. Odwiedzam Kiana co parę lat. Ma zajebistą jurtę w Tangalanie. Totalne odludzie, łącznie z blokerami sieci. Ostatnio powiedział mi, że potrzebuje zamknięcia, wyrwania się z pętli. Dlatego tu właśnie jesteśmy. To zamknięcie chodzi ci o Janego? O twoją walkę z cieniami? Nie. Może trochę tak. Wiesz, zrobiłem karierę, zgarnąłem szmal. Bez Janego da się żyć. Ale o nim nie da się zapomnieć. Czasem, kurwa, chciałbym po prostu wyrzucić go sobie z głowy. Chyba wiem, jakie to uczucie. No i co z tymi pętlami? Chodzi o to, że swój pierwszy naprawdę dobry kawałek napisałem właśnie na morzu. I teraz znowu coś mi zaczyna ciekawego wychodzić spod palców. Pętla. A ta pierwsza piosenka znam? Bleed the Beat.
Napisałem ją w czasie chałtur na statku, wiesz, jacht turystyczny, kilka pokładów, baseny, bajery. Wszyscy myślą, że to kawałek o dojeżdżaniu korporacyjnych faszystów. A tak naprawdę? Całymi dniami i wieczorami zasuwałem stacą, rozdając drinki. A potem komponowałem, aż sobie zdarłem opuszki do krwi. Potem musiałem uważać, żeby nie poplamić tej ich porcelany. No i wyszedł kawałek o krwawieniu pod okiem bogaczy. Resztę dopowiedzieli sobie inni. No ale to był hit. Jeden ze słynnych numerów Samuraja. Ten nowy kawałek też taki będzie. Przełomowy. I potrzebowałeś do tego towarzystwa. To takie dziwne. Ostatnio dużo myślałem o całej tej aferze z Askrax i o tym, jak bardzo mi pomogłaś. Przyniosłaś zmiany, Vi. Bo wiesz, do tej pory stałem w miejscu. A teraz? A teraz myślę o nowym kawałku. Myślę o nowej płycie. Wiem, że będzie zajebista. Inna. Wszystko będzie teraz inaczej. To się chyba nazywa olśnienie. To się nazywa dojrzewanie. Zobaczysz, koniec awanturami z szemranymi akcjami. Koniec. Ale od jutra. Teraz czas na chwilę wyzwolenia. Może kurwa mi pomożesz zamiast stać się gapić? Chaos i zniszczenie? To lubię. No, to łap coś ciężkiego. Ale nie szkoda ci jachtu? Błagam cię, myślisz, że nazwałbym swój jacht Samuraj? To nie moja łajba. Czyja? Tego kutasa, Elbi Kowaczka. Kowaczka? Tego Kowaczka? Nie zdążyłem mu podziękować za aferę z Askrax i parę innych jego zasług. Wybierz sobie coś i rozmawiaj na jego koszt. Dobra, rozwalmy tę łódkę. No, Vi, witaj wśród żywych. On albo oszalał, albo wreszcie zmądrzał. Kurwa, nie mogę zdecydować. No, dzięki. Masz jeszcze siłę? Pamiętasz siebie na tym wysypisku? On jest teraz w podobnym miejscu. To jego drugie narodziny. Czas na finałowe boom. Czyń honory. Kurwa, idealnie. Chrzest ognia, chrzest wody. Za wyrównane rachunki! O kurwa, tak! Kowaczek, ty chuju! Ścigamy się do plaży.
Co jest? Kondycja już nie ta. Chodź tu do mnie. Tylko nie oddychaj zbyt głęboko. Zaczynam czuć ten fetor. Wyrzucać pieniądze w błoto. Znasz takie powiedzonko? Dosłownie to zrobiliśmy. Przestań już pierdolić o tych pieniądzach. Poza tym, o co ci chodzi? Czyż to nie twoja kasa? Cholera, nie to nie. Może trzeba było kupić C6 na czarnym rynku? Jak myślisz? Nie ma. Dobra, przyznaję. To było niezłe. Było zajebiście. To mi właśnie chodziło. O wyrównanie rachunków? O nowy początek. Dzięki, Vi. To był niezły wieczór. Jak pierwsze próby w samuraju. Nieporadne, ale prawdziwe. Zajebiste. Ciekawy zwrot akcji, przyznaję. Spierdalajmy stąd, zanim zawieje od tamtej strony i poczujemy smród. Podwieźcie. Jasne. No to chodź. Właśnie myślałam o tobie. I zanim zapytasz, tak, to były same dobre rzeczy. U mnie w sumie stara bieda. Lepiej powiedz, co u ciebie. Nie
Siemano, tu Karina Lee. Głos rozsądku w wielkim świecie. Udało wam się już odżyć pasję według Joshua? Jak się nie udało, to rzuć... Teraz wszystko w cholerę. Proszę mi zakładać goble. Możecie mi wierzyć na słowo. Odżyłam w BB wiele naprawdę mocnych chwil, serio. Narodziny, śmierć ukochanego, a nawet gwałt, choć to nie należało do przyjemności. Ale to? Wow, to jest kompletnie inna jakość. Jak jakieś objawienie, albo normalnie... Czy może atak hakerów? Prezydent Mediolanu Lorenzo Ricci oświadczył, że powoła specjalną komisję śledczą, która ustali przyczyny tego niezwykłego zjawiska. Marzyłeś kiedyś o posiadaniu państwa? Teraz masz na to szansę. Agencja luksusowych nieruchomości No Limit Zator wzbogaciła dzisiaj swoją ekskluzywną ofertę o kolejnych 15 wysp. Każda ma powierzchnię 5 km2, a jej konstrukcja... Wielką gwiazdę Bryngensu, Rodrigo Martineza. Dawno cię u nas nie było, Rodzi. Ej, piąteczka. Niezłe masz oczy. Poczekaj, daj zgadnąć. Kiroshi? No raczej. Dalej jedziesz na Biodynach? Skoro dobrze działają, to... Heavy, to Blue Moon z Askrak, skojarzysz? Całe miasto cię kojarzy. Co tam? Mam problem. Przecież wiem, że nie dzwonisz, żebym zaśpiewała u was w chórku. O co chodzi? O jednego z fanów. Tych... Ojej, tych bardziej odjechanych. Śle mi pogróżki. Dużo i na prywatny adres. Wiem też, że mnie śledzi. Nie chcę czekać, aż mi coś zrobi. Trzeba go znaleźć i... zająć się nim. Nie wiem, ile kosztują twoje usługi, Vi, ale zapłacę, ile trzeba, obiecuję. Jesteś pewna, że to jest realne zagrożenie? Że to nie jest tylko takie gadanie? Vi, w jednym z listów była bomba. Oczywiście moja ochrona to wyłapała, ale... rozumiesz. No tak. Trzeba to... potraktować poważnie. Wiesz coś o nim, cokolwiek? Nic. No, tyle, że podpisuje swoje listy GC. Niewiele. Ale zawsze jakaś poszlaka. Czemu nie pomogą ci dziewczyny z zespołu? Sprawiałyście wrażenie lasek, które same rozwiązują swoje problemy. Fi, ja nawet nie wiem, jak ten koleś wygląda. Na niego trzeba zastawić pułapkę. Po cichu. A my... no sama powiedziałaś, całe miasto nas kojarzy. Pomogę ci. Uff, Kary-san miał rację. Równa jesteś. Słuchaj, zróbmy tak. Przejdę się na spacer po Kabuki Roundabout, a ty będziesz obserwować, co się dzieje dookoła. Jak zobaczysz coś podejrzanego, jak rozpoznasz tego gościa, jak będziesz miała 100% pewności, że to on... Będę wiedziała, co zrobić. Nie, nie, czekaj. Właśnie nie można go zabić. To byłby zły PR dla zespołu, rozumiesz? Po prostu dać nauczkę. Jak wolisz. Klient nasz pan. Super. To jedź do Kabuki. Usiądź na ławce i czekaj. Podejdę do ciebie. Do zobaczenia. Ślepa jesteś?
jesteś. Super. Słuchaj, to ja zaraz wstanę i kawałek odejdę, dobra? Jak zadzwonię, idź za mną. Ale nie podchodź za blisko, okej? Żeby nie spuszyć tego gościa. I rozglądaj się dookoła. Sprawdzaj, co się dzieje obok. Czy ktoś mnie nie śledzi, nie obserwuje z góry, z punktu widokowego. Rozumiesz? Jasne. Uff, to ruszam. Redmond jest poziom wyżej i ma na nas oko. Życz mi szczęścia. Okej, możesz ruszać. Leśne dziady. Za gruba! To ci dozrała! Pilofajt, to za... Tak, dziewczyno! Wiem! Kurwa, jest świetna! Dla nich jeszcze nie pozowałam. Jaki to ma nakład? Zdjęcie? Jestem wielką fanką. Pewnie. Jak masz na imię? A to co? Nie klient? Mam pieniądze. Zajebiście. Moje gratulacje. Ja teraz wypad. Podam hordę. Zobaczcie. Dziękuję. Dziękuję. Zero, kurwa, piątek. Uliczka to idealne miejsce na zasadzkę. Bądź czujna. Jak się nie pojawi, to kończymy.
Fajną masz ksywkę. Green Cloud. No, dzięki. W skrócie GC. Tak podpisujesz swoje listy, no, prawda? Co to było? Cholera. Jeszcze Znalazłam twojego stalkera. Nie ruszaj się. Okej. Uważaj na siebie. I pamiętaj, nie chcę trupów. Daj znać, jak już będzie bezpiecznie. Kiedy następna dostawa? Już możemy? Blue Moon? Mam ją. Ją? Tego się nie spodziewałam. Już do ciebie idę. Dziwnie się zachowywała. A potem okazało się, że miała przy sobie broń i twoje zdjęcie z wyciętymi oczami. To chyba wystarczająco silny materiał dowodowy, nie sądzisz? Też tak sądzę. Na razie, Blue Moon. Uważaj na siebie. Wyższe obrody! Raz! Wyższe obrody! Siemka. Populacja bezdomnych w Night City wzrosła o ponad 300 000. No, jak sam się zapowiada, jedynie nie jest dla takich ludzi jak on. Nie postawiono nawet zarzutów. Jeszcze to nie powiem, organizował w ratuszu akcję karytatywną mającą pomóc rodzinom ofiar. Thank you.